Zacznę od tego, że bardzo mi miło, iż ponownie możemy być na Waszym treningu. Jak Ty w ogóle się czujesz i już po takim no, dość długim czasie, jak Twój organizm reaguje no, na takie intensywne wyzwania i na tak intensywne treningi? No, ja właśnie sama się dziwię, że jakoś to idzie mama, tylko Boże, dziecko jak nogi, jak nogi, jak nogi. Ja mówię, mamo, no jakoś, jakoś ciągam. Także aż się sama dziwię. No, że już tyle czasu i to jest dość intensywny wysiłek, no a ja jakoś daję radę, no. Ja rozmawiałam też na Twój temat, nie ukrywam, z Iwoną Pawlowicz i generalnie ona powiedziała mi, że jako człowiek bardzo Ci współczuje tych problemów z nogami, ale jako juror nawet nie może. Czy Twoim zdaniem to jest OK? Bo wiem, że Ty też pokazywałaś jej swoje nogi. Nie, no, jak najbardziej. No, przecież ona. E, e, ona musi być sprawiedliwa wobec każdego uczestnika. Nie może tak być, że jeden ma problem z tym, z tamtym, i ona patrzy przez pryzmat, a on ma ciężej. No nie, no, yy, tutaj musimy być wszyscy na równi traktowani tu nie ma absolutnie mowy o jakiejkolwiek dyspensie. I uważam, że to jest yy, akurat sprawiedliwe, bo. Równie dobrze można by było kryteriami wiekowymi się kierować tutaj, tak? Jeden młodszy, drugi starszy, o, to na niego potrzeba popatrzeć przez palce, bo jest starszy, no nie absolutnie. Każdy z nas wiedział, na co się pisze, przychodząc do tego programu, że będzie traktowany po prostu na równi z innymi uczestnikami. I tu jakby no, to jest jakby jak najbardziej normalne, co, co mówi pani Iwona. Czy ty jesteś zadowolona z ocen jury? A ja zawsze jestem zadowolona. A co ma być nie być zadowolona? Oczywiście jest tak troszkę, że mogliby chociaż jedno zdanie powiedzieć dobre człowiekowi miłe, tak? To nawet już nie dla mnie, ale moja mama to ogląda i by. Ona mówi: Mama mówi: Boże, dziecko po tobie to tylko źle, 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 źle. Chociażby dla, dla tak troszkę jedno zdanie. Mogliby powiedzieć, ale tu było ładnie, ale tu nic, u Kazimierska wszystko źle. I to ja już nawet wczoraj był wywiad, to powiedziałam, że tak naprawdę, gdybym ja była jakaś słabsza, może mniej odporna, albo słabsza psychicznie. To tak ktoś inny mógłby się naprawdę troszkę poddać i zdołować, bo by pomyślał, ja tu robię, robię, staram się, staram się, ciągle źle, 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 wszystko źle. To tak jak uczeń w szkole. Jak pani po nim tylko jedzie, jedzie, ty jesteś durny, tuman, to, 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 to dziecko w ogóle traci chęć do nauki, do czegokolwiek. Więc gdybym ja była jakaś tam słabsza, to bym już powiedziała, dobra, idę, co tam? Co ja nie robię, to jest źle. Jakby nie ma tu kompletnie. Ani dobrego słowa, bo u innych par y, oczywiście jest krytyka, ale coś tam troszkę powiedzą. Cokolwiek dobrego. Y, jury o mnie nie mówi absolutnie nic dobrego. No ale tak, y, no, skoro im się nie podoba, to nie mogę jakby y, narzucać im tak. Ale to jest ich ocena, w ich ocenie jest taka, nie inaczej. No musimy to szanować. Na pewno to się równoważy, jak spojrzysz na komentarze widzów, dlatego że bardzo dużo ludzi stoi za Wami murem, więc tak jak to w życiu jest tak naprawdę win-win. No tak, to się, dlatego to ja mówię, to się wszystko kompensuje Wami, drodzy Państwo, i Waszą sympatią, miłością, Waszymi głosami. Z jednej strony kij, z drugiej marchewka, no tak jak w życiu, no.